Witam serdecznie, szczęść Boże. Dzisiejszy cytat brzmi: wtedy spojrzawszy w koło po wszystkich z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca, rzekł do człowieka: wyciągnij rękę. Wyciągnął i ręka jego stała się znów zdrowa. Dzisiaj będzie trudny temat. Mam bardzo dużo do powiedzenia. Muszę wybrać najważniejsze rzeczy, więc miejcie cierpliwość do mnie. Więc zaczynamy. Jak zdenerwować Jezusa? Co zrobić, żeby Jezus się wkurzył na mnie? Skąd to pytanie? To pytanie wynika z dzisiejszej Ewangelii. Jezus zagniewał się dzisiaj na faryzeuszów. Jezus gniewał się? Ten, który był chodzącą dobrocią? Co oni takiego zrobili, że on się zagniewał? No, to jest ważne, co oni zrobili. Jezus nie gniewał się wczoraj, kiedy faryzeusze przyszli do Niego i atakowali Jego uczniów. Jezus nie zagniewał się, kiedy uczeni w piśmie i faryzeusze przyszli do Niego z jawną grzesznicą, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie i chcieli ją ukamienować. Nie było w Nim gniewu. Nie rzucił w nich kamieniem. Nie uratował jej w taki sposób. Nie wyjął miecza, kiedy przyszedł do niego Judasz i go zdradzał i nie rozprawił się z Judaszem. Nie gniewał się na niego. Przytulił się do niego, pozwolił się pocałować i powiedział: witaj, przyjacielu. Jezus nie gniewał się na tego człowieka, który uderzył go w twarz. Nie gniewał się w tych momentach, kiedy go krzyżowano, kiedy go biczowano. To dlaczego się dzisiaj gniewa? Ma powód. Jaki powód? Bardzo, ale to bardzo ważny powód. Ważniejszy od tych wszystkich innych powodów. Jezus zapytał się faryzeuszów, co wolno uczynić w szabat? Coś dobrego czy coś złego? Jezus pyta się dzisiaj faryzeuszów, co jest dobre, a co jest złe. Powiedz mi, co jest dobre, a co jest złe, człowieku? I pytanie, czy człowiek w ogóle ma prawo mówić Bogu, co jest dobre, a co jest złe? Przecież my się mylimy. Skąd to w nas, takie ocenianie, dobro, zło? Ano, to pochodzi z raju, kiedy Ewa została skuszona przez węża. Wąż dał jej taką propozycję: zjedz owoc z tego drzewa poznania dobra i zła, a będziesz widzieć jak Bóg, będziesz znała dobro i zło. Grzech, ojejku, śmierć, wygnał ich z raju. Dzisiaj ten człowiek, którego Jezus uzdrawia w synagodze, ma uschłą rękę. I tam jest użyte takie słowo greckie, które jeszcze użyte jest tylko i wyłącznie w momencie, kiedy Jezus przeklął drzewo figowe, które nie wydawało owoców. Uschło, tak jak ta ręka. Dokładnie to samo słowo greckie. W innym nie ma tego słowa nigdzie indziej. Tylko dwa razy występuje to słowo. Uschłe drzewo, uschła ręka. Żydzi wierzyli i wierzą, że figowiec jest tym właśnie drzewem poznania dobra i zła, z którego nie wolno było człowiekowi zrywać. I teraz Bóg przychodzi i daje nam mądrość. Jest napisane w pierwszym psalmie, że szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych, jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, nad prawem rozmyśla dniem i nocą. To jest drzewo figowe, drzewo mądrości, Bożej mądrości. Jezus, kiedy widzi Natanaela i zaprasza go do tego, żeby poszedł za nim, to widział go pod figowcem i mówi: to jest
sprawiedliwy Izraelita, ponieważ Natanael pod tym drzewem figowym rozmyślał nad Słowem. Jesteś sprawiedliwy, kiedy rozmyślasz nad prawem Pana, a tutaj przychodzi do Ciebie prawo Pana, sam Bóg, i pokazuje, co jest dobre, a co jest złe. Nadaje szabatowi prawdziwą rolę, właściwe znaczenie, że w szabat ludzie mają się radować, mają być uzdrawiani. W szabat mamy czynić dobro, a nie zło. A co czynią faryzeusze? Kiedy Jezus spojrzał na nich zagniewany, tylko spojrzał, nie uderzył w nich kijem, nie rzucił w nich kamieniem, nie zawił ich swoim spojrzeniem, co oni zrobili? Oni wyszli z synagogi i zaczęli się naradzać przeciwko Niemu. Jak by go zgładzić, zabić? Pomieszało im się, poplątało im się, co jest dobre, a co jest złe. Dzisiaj miałem taką sytuację z pewną osobą. Powiedziałem swoje zdanie, nie obrażając tej osoby. Niczym. Nic nie wyszło z moich ust złego. Powiedziałem swoje zdanie, co ja bym chciał. I ta osoba mówi, że ja tak nie mogę mówić. I pytam się, czy to jest złe, co powiedziałem? Tak, to jest złe. To jest złe moralnie? W którym miejscu? Pokaż mi. Udowodnij mi, że to, co powiedziałem, jest złe. Pokaż mi Słowo Boże. Bo jeżeli tak, to ja się wycofuję z tego. Nie, to było złe tylko dla tej osoby. Bo ta osoba chciała inaczej niż ja. Chciała dla siebie dobra, ale powiedziała mi, że to, co ja chcę, jest złe. I nie możemy się ze sobą, przepraszam, nie możemy się ze sobą spotkać. Skąd ja wiem, co jest dobre, a co jest złe? Tylko i wyłącznie od Jezusa, rozmyślając nad tym, co mówi do mnie Jezus. Jeszcze jedna rzecz. Faryzeusze śledzili Jezusa. Chodzili za Nim. Po co? Czyli oni chodzili za Jezusem jak uczniowie, ale nie byli uczniami, ponieważ nie chcieli przyjąć Jego nauki, chcieli Go tylko śledzić, żeby Go złapać na czymś złym. Jeżeli tak będziemy robić, to Jezus się na pewno na nas zagniewa. Wystarczy to. Jezus nie będzie na nas zagniewany, kiedy grzeszymy, bo On nie przyszedł grzeszników potępić, tylko zbawić. Jeżeli zgrzeszyłeś dzisiaj, zgrzeszyłaś dzisiaj, żałujesz za te grzechy, to Jezus nawet ci tych grzechów nie wypomni. Czy wypomniał Piotrowi to, że Piotr 3 razy się go wyparł? Nie, zapowiedział mu to, ale nie powiedział: Piotrze, jak mogłeś? Czy powiedział któremuś z uczniów, że zawiedli go? Zagniewany? Nie. Cieszył się, jak oni do niego wracali. Cieszył się, radował się. Czy ojciec z przypowieści o miłosiernym ojcu, o synu marnotrawnym, był zagniewany, kiedy jego syn wracał, młodszy syn, który przepił, przetracił majątek swój, czy wyszedł mu naprzeciw z gniewem w oczach? Nie, z miłością. Więc grzeszniku, nie bój się Boga, bo Bóg nigdy na ciebie nie spojrzy z gniewem. Grzeszniku, który chcesz się nawracać, który uznajesz swoją winę, nie bój się Boga. Ale ty, który osądzasz, co jest dobre, a co jest złe, nie konsultując tego z Bogiem, ty się bój. Bój się gniewu Boga. Bo w taki sposób denerwuje Jezusa. Wkurzam Go po prostu. Tutaj na razie spojrzał z gniewem. Nic więcej nie zrobił, nie? Ale zobaczcie, co zrobił w świątyni Pańskiej. Tam już nie tylko spojrzał z gniewem. Tam przeszedł do czynów. Rozwalił im wszystko. Powywracał ich stoły. Ich pracę zniszczył. Zniszczył
to, nad czym pracowali. Ich wizję zniszczył, ich schematy zniszczył. Tak, Jezus się gniewa. Ale tylko w tych dwóch przypadkach. Kiedy nie chce uznać, że On wie lepiej, co jest dobre, i w drugim przypadku, kiedy nie chce uznać, że On wie lepiej, co jest złe. Panie, spraw, abym Cię nie zasmucał, abym Cię nie denerwował, abyś się na mnie nie gniewał. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Amen. Do zobaczenia jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.